Witam serdecznie wszystkich. Artur chodzi z tej strony. Słuchajcie, zaznaczam, że ten materiał będzie z głowy. To będzie moja opinia, okay. że tak powiem, po obejrzeniu materiału idź pod prąd. Y y z Marianem Kowalskim, który oczywiście gadał zdety y W ogóle pan Marian, no ma się za narodowca, ale no chętnie by poromansował z pisem, ale do rzeczy. Pan Mariam po prostu gadał głupoty i naśmiewał się z ludzi, którzy czytają książki, bądź mają w planach założenie rodziny i nie mają czasu, jak on to powiedział, krzyczeć. So, po pierwsze, żeby takie coś powiedzieć, trzeba być. Moim zdaniem nie z pełna rozumu, a bo debilem. Dlaczego? Marian, pan Marian Kowalski, mimo charyzmy i umiejętności krasomówczych, ma po prostu braki wiedzy. I tu nie chodzi o wykształcenie, bo uwierzcie mi, Przepraszam, znam ludzi po zawodówkach, którzy naprawdę mają ogar. I to nie chodzi o braki w wykształceniu, tylko o braki wiedzy. Panie Marianie, skoro uważa się pan za takiego narodowca pokrzywdzonego, to ja ci, to ja panu zadam jedno pytanie. Czy kiedykolwiek czytał czy pan? Książkę doktora Ziejnickiego, działacza narodowego, który znał e, pod pseudonimem Mariusz Kułakowski. Roman Dmowski w listach i wspomnieniach. Czy przeczytał pan kiedykolwiek e, myśli nowoczesnego Polaka, Roman Dmowskiego, upadek myśli konserwatywnej? Bo szczerze mówiąc, e, ja się... Ja mam te pozycje przeczytane i one są zrecenzowane na moim Instagramie czy Facebooku. Słuchajcie, dla mnie, yy, po pierwsze, yy, Marian Kowalski jest po prostu debilem. Nie chodzi mi, tak jak mówię, nie chodzi mi o wykształcenie. Chodzi mi o to, że on ma kompleks. Kompleks. Niższości, i chce komuś na siłę udowodnić, jaki to, to on nie jest wielki. A tak naprawdę, panie Marianie, jest pan prostym lubelskim cepem e, lublińskim, przepraszam, czy lubelskim, przepraszam, jeżeli się mylę lubelskim cepem z życiowym doświadczeniem. E, I to jest tyle. Poza tym nie chcę mi się poświęcać yy, 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 czasu na retorykę iść pod pronatę kościelną, bo tak naprawdę ci ludzie wpisują się w yy, obraz yy, yy kościoła katolickiego, jaki prezentuje np. Gazeta Wyborcza. I Uwierzcie mi, że to się nic nie różni. Nie będę krytykował KMP i jej założeń, chociaż mógłbym, bo chodziłem do podobnego kościoła przez rok. I uwierzcie mi, spróbujcie w takiej małej społeczności powiedzieć coś na temat Izraela, to będziecie wyklęci, przeklęci, jak wy tak możecie powiedzieć. A no można. Tylko że. Z moich informacji tam gadali, że nie może być jeden kościół. To może zróbmy tak jak w Stanach, że 5 czy 10 tysięcy odłamów i każdy robi konkurs, jak to jest być dobrym szabezgojem. No bo na tym to polega. Poza tym hmm, protestanci i schizmatycy, jako nieniczni, Łączą religię z kościołem. Kościół katolicki tego nie robi, dlatego jest Konkordat. Każdemu wrogowi Kościoła katolickiego, jak to się kościół wtrąca do polityki. Zalecam, czytanie Konkordat to nie jest długie, bo to jest 11 stron w dwóch słupkach. Chyba po włosku, czy łacinie i po polsku. Znajdziecie to na internetowych syst system. Znajdziecie to na, w internetowym systemie aktów prawnych. Słuchajcie. To, że oni mają proamerykańskie jakby widzenie historii polskiej i yy, 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 aktualnych wydarzeń, że są tak naprawdę yy, temu środowisku wystarczyłoby by sypnąć 100 dolarów, poklepać po ramieniu i i, i, stwo, I oni by byli zadowoleni, o jak to Amerykanie, jak to Amerykanie są mm, fajni. O no tak, Amerykanie mają fajną mentalność, sam ich spotkałem, więc wiem o czym mówię. E, ale czy wiedzą coś na temat historii polskiej prócz Kościuszko i Płaskiego? Druga rzecz, Panie Marianie, wspomniał Pan też o marksizmie kulturowym, o którym nie ma Pan pojęcia. Po pierwsze, marksiści kulturowi zostali wywaleni przez wybitnego socjalistycznego przywódcę Adolfa Hitlera <klujny> w latach 30. -tych. Gdzie zostali wywaleni? Do Ameryki. Co się potem działo, to polecam Panu przeczytać. Książkę pana Dariusza Rozwadowskiego pod tytułem Marxizm Kulturowy: 50 lat walki z Cywilizacją Zachodu. I polecam to również Państwu, yy, co tam się dokładnie działo. No i jak marksiści kulturowi dotarli do Stanów, zaczęli zakładać ośrodki w Stanach. Z kim zaczęli współpracować? Ano ze środowiskami żydowskimi. O czym pan Marian Kowalski pojęcia nie ma, albo nie potrafi sprawdzić. Słuchajcie, nie będę się naśpiewał z tych, którzy mają braki w kształceniu, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć wiedzę powiedziałbym pozaszkolną i nie być takim Prostym cepem, jakim jest pan Marian Kowalski. Słuchajcie, ja mam niedokończone studia zaoczne W tej chwili to reaktywuję. I nie mam z tym problemu, ale przez ostatnie 5 czy 6 czy więcej lat czytałem dużo książek, dużo zrozumiałem, dużo też przeanalizowałem. I nabyłem wiedzy pozaszkolnej, poza, poza źródłowej, poza źródłami, jakie oferuje się nam w szkole, w państwowym systemie edukacji. Słuchajcie, naprawdę, tu nie wiele, żeby móc pewne tezy czy hipotezy zweryfikować. Naprawdę, ludzie prosiłbym bym, żebyście się po prostu ogarnęli. Natomiast pan Marian Kowalski jest dla mnie nieukiem, dzbanem i prostym jak cep chłopem z Lublina. udającym wielce pokrzywdzonego przez narodowców i tak dalej. No, taka postawa mi mierzi i moim zdaniem Marian po prostu wrócił Pan Kowalski, przepraszam. Pan Kowalski wrócił tam skąd przyszedł. Mm, I to tyle. No. Nie zamierzam na tego cepa z Lublina tracić więcej czasu. Mógłbym go osobiście tak jak i pastora Chojeckiego pod względem Biblii porozwalać w 5 minut. Dlatego że. Tak naprawdę oni są prosta i nie mają wiedzy, a naśmiewają się z innych, którzy dzięki takim wydawnictwom jak Capital Book, Multibook yy, Też ciekawe książki można kupić w Empiku, yy, Nabywają wiedzy, w której nie mieli w szkole. A więc pozdrawiam wszystkich myślących i. Jedyne, co mogę polecić, jeżeli chcesz obejrzeć, Idź pod prąd, telewizję, to pójść sobie ją w celach humorystycznych. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia ponownie.